Siema, witam ponownie w Ikarusie. Dzisiaj sobie zrobiłem misję, tutaj zimę zrobiliśmy poprzednio. Także zrobiłem sobie terrain skana. Ta misja niby jest easy, tutaj też to robiliśmy. I z tego co pamiętam, tutaj niedźwiadki nas atakowały w tej misji, jeśli dobrze pamiętam. No i później odblokujemy te misje tutaj wokół. Kurde, ale dużo tych misji jeszcze zostało. Także lecimy. Itemki wziąłem, jeżeli chodzi o mój hop dalej bez głowy. Jeżeli chodzi o itemki, to wziąłem ten lepszy strój chyba. No i pikaksik. Także lecimy na kolejną misję. Pyk. Dobrze. Dobra, także wylądowaliśmy. Zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda na mapie. Okej. A, to jest niedaleko w sumie. Kurde, nie wiem, próbować bez broni. Może sobie zrobię tylko łuk po prostu i tyle. Najwyżej gdzieś tam. A nie, bo to jest na zimie, kurde. Dobra, to będzie chyba trzeba jakieś ubranko zrobić, żeby tam nie zamarznąć. O, znalazłem kopalnię, podróżując sobie tutaj, zbierając różne rzeczy. Kopalnia jest na O12. A, tylko ja bym chciał sobie zrobić lepsze te bonaroły. Bo one prawie na hita zabijają te. Są te? Tak, Bone Arrow. Właśnie o nich mówię. One dwa hity zabijają. Na hita to chyba musiałbym mieć lepszy łuk. Tylko longbowa musiałbym mieć. Kurde, ale latają te strzały. Pyk. No, także trochę widzę, że żelazo tutaj będzie do zebrania. Tak więc chyba sobie troszkę zbiorę, żeby coś tam porobić. Wbiję ogólnie 27 poziom. I teraz chciałbym sobie odblokować. Tak, chciałbym sobie odblokować. Tutaj, gdzie to było. O, właśnie. Chatkę z kamienia. Ponieważ na zimie jest dużo... Aha, właśnie. Do tego potrzeba też gwoździe. Myślałem, że to będzie łatwiejsze, bo na zimie jest dużo kamienia i mógłbym sobie wtedy chatkę z kamienia na zimie zrobić, ale tutaj trzeba też gwoździe, więc jednak nie będzie to takie łatwe, jak myślałem. Także chyba sobie odpuszczę jednak. Może... Idziemy przed Gana. Kurde, chciałem też zobaczyć, jak się robi. Nie wiem, jak się robi tego machining bencha. Tam jakieś co trzeba, epoksy, coś takiego. Nie wiem, co to jest totalnie. No musiał później wygooglować, co to jest. Chciałbym te bronie sobie porobić, ale nie wiem, na ile ciężko się robi. Dobra, lecimy w shotguna. Pyk. Jeżeli chodzi o talenty, staminę mam. To ja bym chyba poleciał w combat jakiś. Albo w survival. O, w movement speed pójdziemy. Movement speed giga fajny. Dobra, biorę się za kopanie dalej. Troszkę już wykopałem, ale jeszcze trochę bym chciał. Dobra, prawdopodobnie jestem przygotowany. Jeżeli chodzi o cold resistance, mam 18%. O, wiem, czego jeszcze potrzebuję. Potrzebuję tego na wodę. Water skina potrzebuję, tylko fiber muszę to zbierać. Dlatego, że na zimie w razie czego mogę sobie wodę zrobić, jak mi będzie brakowało. A działa to tak, że rozpalam ognisko, zbieram lód z ziemi. Wrzucam lód i water skina do ogniska i ten water skin się napełnia tym lodem, także o wodę na zimie nie ma się co martwić. Jeżeli chodzi o żarcie, to mało żarcia różnego znalazłem, bo znalazłem chyba z 3 dynie. No i tamte jagódki, ale żadnych marchewek nie znalazłem, ani nic takiego. Także zrobimy sobie water skina. Zrobimy sobie to jeszcze jedno. Ja zawsze lubię mieć dwa napełnione. A to na tlen jest giga OP. Także polecam to robić. Okej.
Idziemy sobie tutaj. Dobra, to się napełni. Water skina mam. Troszkę drewna jeszcze sobie zbiorę w razie czego i będziemy leczyć. No dobra, także bierzemy sobie nasz tlen. Troszkę drewna zebrałem, jakieś 400 w razie czego, żeby nie było problemu. No i co? Wody by mi się trochę przydało, ale to wodę najwyżej sobie na zimie napełnimy. No i ja idę po to, zobaczymy, gdzie będę musiał w ogóle z tym iść, nie? Bo tam mam tylko do zebrania skaner i z tym skanerem prawdopodobnie będę musiał jeszcze gdzieś iść, zobaczymy gdzie. Przy okazji wbiłem sobie 28 level i już wiem, gdzie to epoksy się robi, tutaj. Czyli pyk i pyk. Tylko nie wiem jeszcze, jak zdobyć tree sap. Sok z drzewa, coś takiego? Nie mam totalnie pojęcia, skąd mam to wziąć. Także... Bo z drzew nic takiego nie leci. No, totalnie nie leci. Także jeszcze nie wiem, skąd mam to wziąć. A tutaj też chyba nie było, nie? Nie było. No nie wiem, zobaczymy. Dobra, jest mały problem, bo ja chyba tam muszę iść do tego. A tam mamy kumpla. Ja nie chciałbym się z tym kumplem bić. To może się tak średnio skończyć. Ale on, z tego co widzę, to nie chce odpuścić tamtej miejscowy. Damy sobie więcej movement speeda. A bone arrowy. O kurde, ile ich mogę zrobić. Dobra, zrobiłem 25. Pytanie, czy ja mam go zaatakować, czy nie. Chyba nie będę musiał. Ja sobie przejdę tutaj. I on sobie idzie tam. I wszyscy będą zadowoleni. Prawdopodobnie. Miejmy taką nadzieję. Dobra, bierzemy to. Pyk. A ja muszę tutaj pod G to wziąć. A ja tam mam backpack. No dobrze. Zrobimy tak. Wrzucimy ten backpack. No dobra. I co dalej? Iść tutaj, tutaj i tutaj. Mamy trzy lokalizacje do przeskanowania. No dobra. To idziemy. Tam misiu poszedł, kurde. Dobra, jestem na pierwszym miejscu, ale kurde, niestety event się zaczyna. Nie podoba mi się to. Także chyba sobie zrobię domek jeden na jeden, przeczekam ten event. I tutaj prawdopodobnie będziemy coś atakować, dlatego szukam jakiejś miejscowy. A to będzie chyba za daleko tego. Żeby w razie czego gdzieś uciec. Może ten kamyk tutaj? Pyk, pyk. Tu wydaje mi się, że na ten kamyk nic nie powinno wejść. Mam taką nadzieję. Ewentualnie... Czy ja tu wejdę? No i wydaje mi się, że nie. Albo? O, da się tu wejść. Jak ja tu wszedłem, to prawdopodobnie zwierzęta też tu wejdą. No ale zobaczymy, w razie czego będę tu uciekał. Jakby mi jakieś misie polarne miały zaatakować. To muszę zobaczyć, gdzie to było. A tutaj, tak? Tędy, tak. Dobra. To co? Przeczekam sobie evencik i odpalamy. No niestety te chatki z drewna mają ten problem, że zawsze sypie się śnieg na głowę. Ale to jest nieważne. Jeżeli chodzi o zrobienie wody tutaj, to rzucamy lód, rzucamy water skina i robi się woda w tym water skinie. Także giga fajne to jest na zimie. Polecam. Dobra, event się zakończył. Także idziemy tutaj postawić ten skaner i zobaczymy, co z tego wyniknie. Pyk. Odpalamy. Jestem, kurde, prawie pewny, że coś mnie zaatakuje. Raz stanę tutaj, może tu nic nie wejdzie. A tu? O! No i pokchamp.
Dobra. Okej. Zbiegnie? Nic nie widzę. Tak, jest misiu. Dobra, biegnie do mnie. Ale on ma kurde dużo HP. Ja bym musiał mu w głowę strzelać. A nie bardzo mam jak. Dobra. On już nie wie co zrobić. Poka głowę. No. Kręci się, hop. Dobra, najsik. Spróbujemy sobie go. Ale dużo strzał mi zabrał. Oddawaj strzały. Dobra, czyli ładnie udało się to wykminić. Fajnie, fajnie. Dobra, idziemy odpalić po raz kolejny. O Jezu, tu jeszcze jeden jest. Ja nie wiem, czy mój łuk to wytrzyma. Ja mam być szczery. Prawdopodobnie będę musiał zrobić nowy. Gdzie on jest? Pytanie, czy on tu wejdzie, jak nie to git. O, przeszedł. No i się nie udało, on mnie ma na dwa hity, kurde, także ciężko. Myślę, że tutaj już przydałaby się broń. Ale to nie jest takie łatwe. Dobra, udało mi się dotrzeć na Golasa po itemy. Także bierzemy itemy, pyk. No i co? Jezu, myślałem, że coś mnie atakuje. Co tu jest? O, dziwne rzeczy się dzieją. Dobra, ogólnie to muszę tą chatkę odbudować, żeby miał się gdzie schować. I chyba będzie trzeba tak robić. Że po prostu tutaj będę miał chatkę. Ja się będę do niej chował. Nie skakał na nią, nie? Tak poprzednio. Pyk. Ale to jakieś ubranko się buguje. Z tego co widzę. No, ja sobie będę tutaj na nią skakał. I tu powinienem być bezpieczny. To znaczy na pewno będę. Już odpalamy na nowo. Tamten misiu, to nie wiem co się z nim stało. Ale tutaj chyba już raczej nic mnie nie zaatakuje. Ale w razie czego i tak wolę się schować. Ile mam w ogóle drewna jeszcze? 200 drewna mi zostało, malutko. No dobra, i teraz ja muszę chyba to pozbierać, nie? Dobra, także bierzemy to i lecimy do kolejnego punktu. Dobra, chatka zrobiona, plan jest taki, że odpalam to, biegam na górę, wskakuję na nią i powinno być git. Także pyk. Odpalamy i uciekamy na górę, żeby przeżyć. Pyk, dobra. Tu powinienem być bezpieczny. Ile mamy? 25%. Tak około chyba 40-50% pojawiają się mopki jakieś. Ty, ja mam mało strzał. Ile mogę zrobić? 70. Dobra, zrobimy 15. Coś idzie. Jeszcze nie wiem co. To idzie? Halo? Nic nie idzie? Na razie nic nie idzie.
Problem w tej maszynie. Ja patrzę, czy nic nie idzie. No nie widzę niczego. Nie mam mobków tutaj? No dobra, to idę aktywować ponownie. Pyk. Wracamy na stanowisko. No ale nie ma chyba żadnych mobków. No, mamy 100%. No dobra. Tym razem nie trzeba było jednak. No to co? Idziemy w trzecie miejsce. Ja to zbieram. Widzimy się na trzecim miejscu, wie. Dobra, jednak były, ale wilki. One tak sobie powolutku szły, że nie zdążyły do mnie dobiec. Że ja sobie oskuruję, żeby trochę expo wpadło. Ale wysokie levele, 70. Dobra, no idziemy do trzeciej miejscowy. Dobra, jednak to nie były tylko wilki. Oj, jednak to nie były same wilki. Kurde, będzie ciężko go zabić. 96 poziom ma. Jak on mi tą chatę rozwali, to będzie koniec. A, łuk mi się jeszcze rozwalił. Dobra, mam nowy łuk. Pytanie, czy strzał mi wystarczy. Jezu, ile on ma HP. Będzie jak jeż wyglądał. Dawaj strzały. Dobra, jak ja się nie ruszam, to on niczego nie bije. Także mam nadzieję, że mi tego nie rozwali. 96 poziom ma chłop. Tyle strzał, co w niego wchodzi, to jest naprawdę masakra. Dobra, mamy to. Mam nadzieję, że już żadnej niespodzianki nie będzie. Oddawaj strzały. Dobra, oskurujemy jeszcze sobie go. Pyk i lecimy na ostatnim miejscu, bo już ciemno robi. Dobra, jestem przy kolejnym miejscu, tylko jest mały problem, bo ja tutaj muszę wejść na samą górę i totalnie nie wiem, jak to zrobić. Bo to jest aż tam. Nie wiem, czy tak miało być, czy coś się zbugowało, kurde, bo giga ciężko jest tu wejść. Nie wiem, jak ja tu wejdę. Będę próbował. Dobra, udało mi się wejść na górę, ale musiałem trochę pokombinować. Tutaj zbudowałem sobie takie schodki. Dobra. Także tutaj raczej jestem bezpieczny, nic mnie tu nie powinno dopaść. Bo tu wejście też zniszczyłem. Także miejmy nadzieję, że będzie git. Łuk sobie damy tutaj. No co, czekamy na skan. No i to będzie chyba koniec misji już. Będzie trzeba później tylko wrócić. Pytanie, czy ja mogę tędy wrócić, czy muszę iść z powrotem. Wolałbym tędy, bo tu nie ma zimy. Okej, okay, coś mnie niby atakuje. Ale póki co nie widzę co. Chyba niczego nie ma. A jest coś, coś jest. Kurde, to jakiś jaguar polarny? Snał leopard. Okej. No ja się raczej z nim nie będę chciał bić, chociaż chyba będę musiał. Dobra, zbieramy sobie stację. Radar. No i dobra. Mamy gotową misję. Pytanie, czy jak ja tu zajdę, to czy on wejdzie do mnie? Mam nadzieję, że nie. Dobra, spróbujemy. Dobra, póki co nie wchodzi do mnie. Hmm.
No i gdzie on jest? Ode mną. To coś mogę zrobić, żeby on się pokazał? Chyba tak średnio. No i co mam z nim zrobić? Nie ucieknę raczej przed nim. O. No. On nie ma jakoś dużo HP. Dobra, zginął. Najsik. Pytanie, czy będzie coś więcej. Mam nadzieję, że nie. Że oskurujemy sobie go. Pyk. No i dobra. Także lecimy zakończyć misję. A zobaczę sobie, przejdę sobie tędy. Dalej po prostu i zobaczę, czy... Czy tamtędy przejdę, czy muszę lecieć przez zimę znowu z powrotem. Dobra, ogólnie udało mi się pobiec naokoło, ale tak średnio się to opłacało. Bo jak wybiegłem tutaj z zimy, to musiałem tutaj aż tak naokoło biec, więc... Raczej byłbym szybciej, jakbym pobiegł zimą. No, ale misja zrobiona, także... Ewakuujemy się. Pyk. Odlatujemy. No i dobra, jesteśmy w lobby. Pytanie, co ja bym chciał teraz sobie zbadać. O kurde, ale drogie są te lepsze kill-offy, no. Może nożyk? No, nożyk byłby git. Nożyk by się przydał. Tutaj mamy miejsce na moduły, a ja tych modułów jeszcze nie mam. Movement speed. Waga. Kurde, te moduły całkiem ciekawe wyglądają. Ale w te moduły chyba na razie nie chcę iść. Raczej pójdę chyba w ten nożyk. Dobra, mamy nożyk. Kolejne już są giga drogie. Także wykraftujemy sobie go jeszcze. Mamy 50. No to już raczej na nic nie starczy. No tego nie chcę. Tego też nie. Dobra. No i to by było na tyle. Będziemy się w kolejnej misji.